Tym razem przyjechaliśmy do firmy Hager w Tychach, działającej na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, żeby pokazać Państwu, jak wygląda praca na stanowisku operatora montażu. Zapraszam na odcinek. Spółka Hager to firma z długimi tradycjami na terenie Tychów. Rozpoczynaliśmy naszą działalność w 1992, montując sprzęt i osprzęt elektroinstalacyjny. 10 lat później dołączyliśmy do grupy Hager, poszerzając nasz profil produkcji o aparaturę modułową i ostatnio o montaż szaf elektrycznych. Typowym przykładem naszego produktu jest zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Proces jest typowo manualny. Głównym elementem naszej linii są dwa stanowiska. Jest to montaż końcowy oraz stacja settingu. Stacja settingu jest o tyle dla nas istotna. Na tej stacji kalibrujemy nasze wyroby oraz sprawdzamy wszystkie funkcje elektryczne i mechaniczne. Operator, który pracuje na tym stanowisku, zamyka wyrób gotowy, wcześniej podmontowywując wymagane komponenty. Następnie umieszcza nasz wyrób w stacji kontrolnej, gdzie odbywa się kontrola parametrów. Pobieramy sobie wyrób z pojemniczka, sprawdzamy sobie, czy ma zamontowane wszystkie części, które schodzą z poprzedniego stanowiska. Załączamy manetkę, żeby wiedzieć, czy manetka nam działa. Wyłączamy w ten sposób. Wszystkie druciki montujemy w ten sposób, że musimy ją umieścić za przekaźnikiem. Gotowa sztuka wychodzi. Manetka musi być zawsze w pozycji wyłączonej. To jest ważne. I tutaj mamy tak zwaną kropkę kalibracyjną. To znaczy, że ta sztuka przeszła poprawnie przez setting. I taką sztukę gotową możemy włożyć na taśmę, gdzie tutaj jest wykonywany nadruk. Cyk. Dobra, teraz ten żółty dzyndzel jakiś. Tak. Siedzi. Śrub. Jest znacznik, puszczamy sobie i odjeżdża. Firma Hager znajduje się w dwóch lokalizacjach. Tyska, gdzie mamy główne kompetencje zlokalizowane i tutaj jest centrum kompetencji, oraz Sosnowiecka, gdzie montujemy szafy elektryczne. Na terenie firmy pracuje 650 osób w działach produkcji i działów wsparcia. Ostatnio intensywny rozwój firmy powoduje, że poszukujemy pracowników na właśnie stanowiska stricte montażu ręcznego, manualnego, ale również na stanowiska działów wspierających.